Dzień dobry, drodzy widzowie, witam w odcinku numer 3. I mamy zabić fałszywych ratowników medycznych. Będą mieli dostęp do strefy dla VIP-ów. Tak jest. Czekajcie, tylko zobaczę, czy mi się... Nie, głośność jest nieruszone, można grać. Strzelają! Na szczycie schodów! Schody czysto! Przed nami wielu wrogów! Schody są z drugiej strony, prowadzą na drugie piętro. Kontakt z przodu! Ruchy! No żeś, jak biegasz, kobieto? Schody czysto! Przed nami wielu wrogów! Schody są z drugiej strony, prowadzą na drugie piętro. Kontakt z przodu! Ruchy! Uwaga na cywili! Złoty orzeł, brawo 6! Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji VIP! Uwaga! Wewnętrzny krąg udaje policjantów! Odbiór! Ale zajebisty ten stadionik. Uznajemy dobra. Wszystkich policjantów za wrogów. A propos Alan Wake'a. To muszę przejść... Musiałbym przejść jedynkę? Jedynkę, żeby przejść dwójkę, czy nie? No rzecz, cholera jasna. Złoty orzeł, brawo 6. Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji. Złoty orzeł, brawo 6. Uwaga, wewnętrzny krąg udaje policjantów. Odbiór. Zrozumiano. Uznajemy wszystkich policjantów za wrogów. Idę. Załatwi ci, szybko. Przewietrzam się. Nie wychylać się. Czuję, rzucają granatami! Ale Alan Wake to jest taki horror bardziej, czy jak to wygląda? Nigdy nie widziałem, a i nie grałem w sumie, powiem wam. Czysto! Zabezpieczyć schody! Musimy się dostać na górę! Przechodzę przez sklep! Naprzód, sierżancie! Tak jest! Nasz cel to drugie piętro. Przodem są. Ruszam w stronę schodów! Udało się przebić mnie. Nie, mima! Dwóch leży na schodach. Rozumiem. Następne piętro. To się nazywa aim. Wyjście zamknięte. Zajmę się tym. Strefa dla VIP-ów jest blisko. Wchodzimy tam. Sekcja VIP w czysto. Polu widzenia. Ruch w środku, zachować czujność. Za tobą, sierżancie. Siły specjalne! Ręce na widoku! Jesteśmy ratownikami, nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście? Ochrona! Ochrona nas puściła! Co was tu przyprowadziło? Nie wierzę mu. Próbujemy uratować. Próbuję pomocy! Proszę, pomóż, żołnierzu! Cofnij się, sierżancie! Ludzie muszą natychmiast dotrzeć. No właśnie, miałem mówić. Kurde. Czysto! Sierżancie, wszystko gra? Dostałem w płyty. Ale chaos. Mieli bomby. To był ich kolejny cel. Złoty orzeł, odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarów będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za 5 minut. Nie pozwólcie mu zwiać. Zrozumiano. Garaż. Tak jest. Zabezpieczyć ładunki i do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Oj. Dobre oko, sierżancie. Ciągnij!
Coś mi się zbugowało, kurczę. Dobra, sierżancie. Ciągnij! Snajper, snajper jak nic. A teraz, teraz mam F, przed to nie było. Wypatruj Makarowa. Nie strzelać, to cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojazd. Kryć się, zachowaj dystans, so. To może być Makarow. Na miejsca! Rozwalił się! Ruszam zabezpieczyć. Soap, chodź tutaj. Otwieraj. Ręce, ręce! Pokaż ręce! Jest i kolega Makaron. Słodki Jezu. To on. Władimirze Makarow, wyłaź z samochodu. Spokojnie. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij! Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana, kurwa! Czysto! Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy Makarowa. Przyślijcie transport. Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na to liczymy. W lewo. Sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruch! Czysto! Ruchy! Przybyłem, by wysłać wiadomość! Co jest? Nie odwracaj się plecami do Makarowa na zbyt długo. O ty kurde! Ja się rozglądałem tylko. No to zapraszam teraz, no. Makarow nie może stawać. Uderz go. Idzie prosto w pułapkę. A jak się uderza? Ruchy! V chyba, nie? Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Idź, paruwo! Możemy też wywlec się siłą. Jazda! Pojmanie mnie. Nic wam nie da. Da nam wygraną. Nie bądź głupcem. Idź! Idź, bo ci cały magazynek zaraz spakuje tutaj i będzie spokój. Kontakt! Potwierdzam. Zabierz Makarowa i ruszamy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy ruszać. Nigdzie nie będziecie bezpieczni. Szczęście cię opuściło, Makarow. Nie wierzę w szczęście. Tylko w planowanie. Pech. Oznacza kiepski plan. Twój plan zakłada też gnicie w więzieniu? Można zamknąć człowieka. Ale ideę... Znalazłem jakieś przejście, sierżancie. Ruszamy. Makarow, dupa w troki. Błogosławię waszą odwagę. No idź. Ale przeklinam waszą głupotę. Skup się na sobie. Ruchy, mówię. Nikt nie jest niezastąpiony. Nawet ja. Za mną. Nie słuchaj, gość. Ruchy. Chryste, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą im, sierżancie? Ty. To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Wojna polega na zdradzie. Dość spierdolenia. Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Tędy. Idź dalej. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych.
Gdzie oni są? Blisko. Moi też. Powinieneś mieć świadomość przegranej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Gnidy świetnie sobie radzą. Zawsze tak będzie. Pokój jest niewidoczny. Nie to, co wojna. Nadchodzą! Zajmę się Makarowem! Zlikwiduj ich! Kontakt z tyłu! Od tyłu! Nie wybuchają mi samochody, nie? Nie staj na miejscu! Podbiegaj! U nas padnie! Czysto! Zbiórka przy bramie. Idziemy na zewnątrz. Na kolana. Ani kroku, kurwa. Podnieś to. Na drugą stronę, Władimir. Ruchy! Żeby nie uciekł, chociaż nie, no wątpię. Najwyżej taktyczna kulka wpięta. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo 6. Jesteśmy na stanowisku. Uwaga! Wrogi personel zbliża się od północy. Ghost wesprze was jako snajper. Tak jest. Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym, bez odbioru. Ja zajmę się Makarowem, a ty utoruj nam drogę. Zabezpiecz obszar, idziemy do punktu ewakuacyjnego. Ruszam z Makarowem. Brawo 6, zaraz będziemy na lądowisku. Przyjąłem, ruszamy. No i G. Daj tego Makarona tutaj. Zapisy mordo masz na kanale, który się nazywa Laku Games i tam możesz sobie wszystko oglądać. To znaczy, Grant, mi się wydaje, że oni fabularnie zrobią lepszego koda za rok, ale gameplayowo nie będzie lepszy, nie? Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Tak bym stawiał. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Herschel? Więc znasz imiona, każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To... Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszych. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co cię to obchodzi, do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta te... chwilę. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Pieprzony skurwiel!
czemu oni go nie ubiją po prostu? Nie rób tego! No dalej, dawaj! Zamknij tę mordę! Zajebie gnoja. Zof, mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść, sierżancie. A ponoć bronicie dobra. Spłoniesz za to w piekle. Zdechniesz w gułaku z resztą ludzkich szczurów. Do zobaczenia, Soap. Przyrzekam. To była słuszna decyzja, sir. Na tamtą chwilę. Bezpieczna transmisja, to Pentagon. Nie mam uprawnień. Pójdę. Nie, Nick. Lepiej zostań. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podła. No kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Laswell, jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij na lot. Gość, jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem. Od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie poszle ludzi na misję zleconą przez niego. To nie jest misja, John, tylko dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA, John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie, wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowna, ale Garrick ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Soap i Ghost razem? Bądźcie ostrożni. Dobra? Co dostaliśmy od Shepherda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat zakulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i złamię zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Broń w gotowości, Johnny. Nadciąga burza. Chłopcy, meldujcie. Ruszamy do celu. Zaraz się oddzielimy. Mam widok z góry. Brawo do roboty. Ruszam. Tak jest. Priorytetem jest klucz dostępu. Ma go szef bezpieczeństwa Mileny. Jest teraz naszym ważnym celem. Soap, cel przebywa po twojej stronie wyspy. Jego pech. Znajdę go. O, ale grafika top. Sygnał nie jest zbyt dobry, ale jego położenie będzie aktualizowane. Potwierdzam. 7-1. Widzę wroga przy doku. Widzę go. Ruszam zabezpieczyć teren. Utrzymam łączność. Powodzenie, poruczniku.
Czy gra jest warta 350 zł? Koda nie kupujesz dla samej fabuły. Fabuła to jest tylko dodatkiem, ta kampania. Wszystko to chodzi o granie online i tak dalej. Przeszukuję plażę. Gdy cienie robiły rozpoznanie na wyspie, zostawiły tu zapasy. Spróbuj je znaleźć. Przyjąłem. Mogą się przydać. Warta, potwierdzam kilka możliwości ucieczki w sektorze. Ile? Widzę zatoczkę z czterema łódkami. Śmigłowiec w pobliżu wschodniej plaży. Mało strażników. Nie możemy ryzykować ucieczki. Zniszcz je. Tak jest. Nikt nie ucieknie. Uwaga, poszperałam trochę. Cel nazywa się Nestor Gustav. Powiadom jego rodzinę, że nie wróci do domu na obiad. Czy widziałem tą nową grę Awatara? Właśnie mam zapisaną. Jestem obok łóżek z baldachimami, warta. Jak one się nazywają? Żeby ten... takie kabana, żeby przejść? Załatwiłem strażników na tyłach. Zniszcz wszystkie środki transportu. Nikt nie może stąd uciec, Ghost. Tak jest. Ważny cel jest przy fontannie, Soap. Rozumiem. Ma ze sobą dwóch strażników koni. Dobrze, że nie trzech. Zgarnij go na osobności, Johnny. Na wyspie roi się od koni. Rozwal ich, Johnny. Z miłą, kurwa, chęcią. Musisz załatwić ten ważny cel, sierżancie. Ruchy. Tak jest. Zauważyliście. Ważny cel padł. Staram się. Mam. Terminal jest w bunkrze. Oznacza pozycję na pozycję. O, tu ktoś jest. Jestem przy bunkrze. Drzwi zamknięte. Pewnie otwierają się z innego miejsca. Jakiś budynek ochrony lub pokój kontrolny. Jestem przy budynku ochrony. Wejdź do środka i sprawdź go. Pomieszczenie czyste. Rozejrzyj się. Otworzyłem drzwi do bunkra. Rozumiem. Idź do bunkra, Johnny. O kurde, co mi chłop podszedł z shotgunem. Na plecy. Mam nadzieję, że nie całą misję od nowa. Co ty gadasz, że od nowa wszystko? Sygnał nie jest zbyt dobry, ale co? Jego położenie będzie aktualizowane. Potwierdzam. 7-1. Widzę wroga przy doku. Dlaczego? Muszę zabezpieczyć teren. Utrzymam łączność. Powodzenie, poruczniku. Tak, przyda im się. Co oni wymyślili? Się od koni. Nie lubię takiego czegoś. Z miłą, kurwa, chęcią. Jestem obok łóżek z baldachimami, warta. Jak one się nazywają? Zamówiona takie kabana, 7-1. Nie jesteś fanem plaż, Johnny. Wolę śnieg, poruczniku. Uwaga, poszperałam trochę. Cel nazywa się Nestor Gustav. Powiadam.
ochroną jego rodziny, że nie wróci do domu na obiad. Ważny cel załatwiony. Po cichu. Szybko i po cichu, Soap. Zabierz klucz dostępu i ruszaj. Potwierdzam kilka możliwości ucieczki w sektorze. Widzę zatoczkę z czterema łódkami. Śmigłowiec w pobliżu wschodniej plaży. Mało strażników. Nie możemy ryzykować ucieczki. Zniszcz je. Tak jest. Nikt nie ucieknie. Nie, to co takie? Ja na dworze do wraga! Uważaj, zobaczcie! Potrzebujemy klucza dostępu, żeby zabrać się do Mileny. Kurde, dużo ich tu. Załatwiłem strażników na tyłach. Zniszcz wszystkie środki transportu. Nikt nie może stąd uciec, Ghost. Tak jest. Wraz przebiegając, jeżdżu te! Zelam na róże! Weź jego klucz dostępu. Ale ryj. Ło, ty kurde. Jak to Pago chyba rzucił. Łodzie zniszczone. Idę do śmigłowca. Niezła robota, Ghost. Potrzebujemy klucza dostępu, żeby dobrać się do konta Mileny. Mam klucz dostępu. Dobra robota, 7-1. Terminal jest w pobliskim bunkrze. Idź tam z kluczem. Zgubili cię. Jestem przy bunkrze, drzwi zamknięte. Pewnie otwierają się z innego miejsca. Dotarłem do budynku w pobliżu bunkra. Widzę cię. Poszukaj paneli kontrolnych drzwi bunkra. Otwieram drzwi do bunkra. Rozumiem. Idź do bunkra i dostań się do terminalu za pomocą klucza dostępu. Soap, widzą cię. Uspokajają się. Masz ich. Jestem w bunkrze! Oczyść go, zanim skorzystasz z terminalu. Wszyscy wrogowie na perymetrze zdjęci. Nie widać ruchu. Przyjęłam. Dobra, terminal się uruchamia. Dobra robota, Soap. Widzę kilka kont bankowych, sprawdzam liczby. To dobry początek, ale wszystko jest zabezpieczone biometrycznie. Wywiad donosi, że z głównego budynku wykonano kilka połączeń. Milena musi być w środku. Potrzebujemy jej twarzy, oczu i odcisków palców. Tak jest. Soap, z biurka przy rezydencji. Weźmiemy Milenę żywcem. Koni będą bronić Mileny aż po grób. No to poślemy ich do grobu, do roboty, poruczniku. Ta broń mi się podoba. Zestrzeliłem drona! Wykryli cię, Soap. A, tam. Ile grałem Spidermana nowego? 20 godzin. Szukają cię, 7-1.
Dobra, jak tam się przechodzi? Tutaj dołem? A, nie mam wciągarki. Ajajajaj. Wjazd na chatę? No właśnie, im zrobimy zaraz. Podnieśli alarm. Niezniszczalna kłódka. Co jest, kurde? Czemu tu nie mogę wejść? M4 z tłumikiem. Dobra, a to biorę to. Znalazłem wciągarkę. Może się przydać. Nienawidzę kaszlu, bo... Ooo, bym kurde poszedł. Tak jest, poruczniku. Soap, Romanowa wydzwania gdzieś z biura. Przechwyciłam sygnał. Ole, ryj. Warto ją podsłuchać. Moment. Kto się logował do terminalu? Znaleźć trzeba! Natychmiast! Gustaw już nie przyjdzie do pracy. Uwaga, Milena się wystraszyła. Musi bardzo kochać tę kasę. Dobrze, wykorzystamy to. Wchodzę do głównego budynku! Zrozumiałam. Tylko uważaj, stracę cię z oczu. Przyjąłem. Gdzie Romanowa? Zaszyła się w swoim biurze. Drugie piętro za zamkniętymi drzwiami. Jak je sforsujemy? Ghost, jeśli odetniesz zasilanie systemu, to otworzę te drzwi zdalnie. Przyjąłem. Po wyłączeniu zasilania powinny paść też drony. Nawet jeśli dotrzemy do Romanowej, to koni nie spoczną. Spoczną, kiedy już będą martwi. W sumie racja. Wiesz, co robić, Soap. Szybko i fachowo. To moja specjalność. 7-1, uważaj na te drony. A Kimbo też fajny jest z tego. Co z zasilaniem? Bezpieczniki zlokalizowane. Ciśnij dalej, Johnny. Widzę! Rak прямо рядом со мной. Wyłączenie systemu bezpieczeństwa dezaktywuje też drony, tak? Trzymam kciuki. Atakuję! Idę w ukrycie! Sergej! Перезарядка! Zima! Panika, kuźwa, gaming. Z kilu stron. Claymora mu postawiłem, ale już nie zdążyłem uciec. Nie mów, że od nowa, proszę cię. Nie mów, że ta misja teraz zacznie się od... Dobra, w tym momencie zaczynamy. Nadciąga JLTV. Ale dlaczego oni aż tak cofają tutaj? Siedem jeden, twoja pozycja jest spalona. Trochę to bez sensu, Imo. Двигается!
Tu. Podnieśli alarm na całej wyspie. Semteksy rzucają gnoje. Można iść. Tutaj gdzieś teraz powinien być safe, tak według mnie, mniej więcej. Uwaga, sierżancie, masz towarzystwo. Go ciężko będzie ubić, bo pancerz mu strzelam. No ale ten masz głowę ładnie. Ty, ale jak on tutaj przeszedł? Bez rozbrojenia tego. Dobra, leży. Lecą w swoją stronę, Soap. Koni dorzucają do pieca. Przyjąłem. Soap, Romanowa wydzwania gdzieś z biura. Przechwyciłam sygnał. Warto ją posłuchać. Moment. Kto się logował do terminalu? Znaleźć Gustewa! Natychmiast! Wchodzę do głównego budynku. Zrozumiano. Tylko uważaj, stracę cię z oczu. Przyjąłem. Gdzie Romanowa? Zaszyła się w swoim biurze. Drugie piętro za zamkniętymi drzwiami. Jak je sforsujemy? Ghost, jeśli odetniesz zasilanie systemu, to otworzę te drzwi zdalnie. Przyjąłem. Po wyłączeniu zasilania powinny paść też drony. Nawet jeśli dotrzemy do Romanowej, to koni nie spoczną. Spoczną, kiedy już będą martwi. W sumie racja. Wiesz, co robić, Soap. Szybko i fachowo. To moja specjalność. Moja też. Ghost, co z zasilaniem? Bezpieczniki zlokalizowane. Ciśnij dalej, Johnny. Kurde. Sorki, mordy. 7-1, uważaj na te drony. Wyłączenie systemu bezpieczeństwa dezaktywuje też drony, tak? Trzymam kciuki. Meldujcie, poruczniku! Nie koniec, nie odpuszczaj. Do wszystkich jednostek, zasilanie padło. Przyjęłam, drony też padły.
W samą porę. Laswell, otwórz drzwi do Mileny. Już się robi, chwila. Drzwi otwarte, chłopaki. Siły specjalne, łapy do góry! Ona zbyt spokojna jakaś jest. Siad! Pierdol się. O! Siadaj, Mileno. Milenko, ale to bez takich. Gdzie twój szef? Nie mam szefa. Nie potrzebuję nadzorcy. Chłopaki, jak sprawy? Nie chcę gadać. Ta, zaraz zacznie. Co to? Daj rękę. Po co? Obetniesz mi ją? To nie w moim stylu, ale w jego. Po co ci maska? By ukryć twarz. Proszę rączkę. Weszliśmy. Na moim koncie nie znajdziecie nic, co pogrąży Władimira. To się okaże. Kilka kont grupy koni jest ukrytych na widoku. Kilka transferów pieniężnych do więzienia Zordaja. Gułag! Pieniądze za ucieczkę Makarowa. Kasa otwiera wiele drzwi. Proponuję wypłacić kilka rubli ze skarbca Makarowa. Zrobione. Dajcie znać, coś to dało. 85 milionów przelanych na lewy fundusz CIA. O kurde! Władimira. Zostało 80 baniek. Kiepsko ci to idzie. Tobie też. Wszyscy twoi ludzie nie żyją, a konta są dostępne. Okradasz Makarowa, jego przyszłość, a nie mnie. O, słyszysz to? Tak. Zróbmy z tego sprawę osobistą. Musimy robić wyjazd. Zróbmy to albo zabieramy ją z nami. Szwajcarski Bank Narodowy. To twoje konto. Dobrze mówię? Kasa wygląda na nietkniętą. Jeszcze. Za kogo wy się uważacie, do cholery? Chyba znaleźliśmy czuły punkt, chłopaki. Czyścimy. Nawet kurwa nie próbuj. Coś nie tak, pani Romanowa? Nie znam planów Makarowa. Zajmuję się finansami i niczym więcej. Dawaj odcisk palca. Albo powiedz, gdzie znajdziemy Makarowa. Jebać ciebie i ten głos w twoim uchu. Na tym koncie są moje pieniądze. Wywalczone i zasłużone. Jeszcze tylko trochę i ją mamy. Ostatnia szansa i jego kolej. Dowie się, że tu byliście. Bez moich pieniędzy jestem martwa. Potrzebuję ich. A my potrzebujemy Makarowa. Gdzie on jest? Wostok. Jest tam przelew do Wostok Capital w Petersburgu. Władimir skupuje nieruchomości, opuszczone budynki. Nie wiem dlaczego. To wszystko, co wiem. Dobra, tego potrzebowaliśmy. To była przyjemność. Było miło. Gdy będziecie błagać go o życie, nie daruję wam! Dobra, jak to mówią, nie strasz, bo się... Zginiemy się w piekle! Taka wkurzona, jakby 80 baniek straciła właśnie. Nie rozumiem. Nawet cienia można złamać. Złamać można każdego. Jeśli to nie cienie dorywały Milenę, to kto? Price i jego wierne sługi. Z drobną pomocą cieni. Zapewniam, że w tej relacji chodzi tylko o interesy. Musimy natychmiast zareagować na informacje uzyskane od jeńca. Chciałbym się tym zająć. Nie. Potrzebuję cię tu. Zasada dziel i rządź. Jeśli znaleźli Milenę, to znajdą i nas. Myślisz, że oni mogą wiedzieć więcej? Załóż, że tak i zajmij się tym. Jeśli po nas przyjdą, będziemy gotowi. Chcę, żeby dla wszystkich przekaz był jasny. Nikt nie stanie nam na drodze. Żaden mężczyzna, kobieta czy dziecko. Rozumiesz? Przekaz będzie jasny. Jeśli informacje od naszego przyjaciela z cieni się sprawdzą, dowiesz się pierwszy. A jeśli nie? To zabij gnoja! Złamaliśmy Romanową. Jak? Prześwietliliśmy jej finanse. Dane Shepherda się przydały. Teraz to nasze dane. Mamy coś, co nam się przyda? Jedna z wielu firm fasadowych Romanowej nabyła opuszczony kompleks mieszkań w Petersburgu dla grupy koni. Kiedy? Niedawno. To pewnie posterunek koni. Tak bym obstawiał, kapitanie. Znalazłam ten budynek. Zdjęcia satelitarne pokazują balon ewakuacyjny na dachu. Takie rzeczy służą do szybkiego transportu czegoś, co ma pozostać w ukryciu. Albo kogoś.
Kompleks przypomina labirynt. Gaz sprawdzi cały teren. Ja będę go osłaniał z dachu. Jak się wydostaniemy? Helikopter odpada. Jeśli znajdziecie coś wartego uwagi, Nick zabierze was stałopłatem. Znowu Baron. Skyhook. Jeśli Makarow tam będzie, dorwijcie go. Szóstka do warty, dron w powietrzu. Masz już wizję. Widzę, John. Grupa żołnierzy koni na dachu północnego budynku. Ani śladu Makarowa. Co to za gość tym dowodzi? Nie wiem, trzeba go sprawdzić. Poddam to analizie. Spróbujemy go rozpoznać. Przyjąłem. Gaz, jesteś na pozycji? Dobrze. Zobaczmy, kogo i co tam znajdziemy. Nie odchodźcie z pustymi rękami. Warta bez odbioru. Tak jest, mogę ruszać. Gaz, ruszaj, daj znać, gdy będziesz przy windzie. Tak jest, w drodze. Co my tu mamy? Okej. Okay. Kapitanie, jestem przy szybie windy. Mam tu drabinę. Przyjąłem, użyj jej. Brawo, znalazłam tego gościa. Nazywa się Andrzej Nolan. Znajomy Makarowa jeszcze z wewnętrznego kręgu. Wysoka pozycja w szeregach koni. Brzmi jak ktoś, z kim chciałbym pogadać. Tak jest. Jak go wydostaniemy? Żywego. Zajmę się ewakuacją i spotkamy się na górze. Ty, fajna broń. Ostrożnie, zaglądają w każdy zakamarek, żeby cię znaleźć. Gaz, masz wrogów na schodach. Nie. Nie, nie ma! Gaz, rozruszyłeś niedźwiedzia, koni po ciebie idą. Wchodzę na szóste piętro. Jesteś w połowie drogi, Gaz. Oni mają tu od cholery ludzi. Będę cię osłaniał, dasz radę, Garrick. Schody zablokowane. Znajdź inną drogę. No, to było ładne. Działam! Jej, to smołeś! Pracownie, umaję... Kurde, Semtexy mają gnoje. Idę na siódme piętro. Idę na zewnątrz. Wróg jest na szóste piętrze. Znajdźcie go i zabijcie. Nolan powiadomił swoich ludzi. Wiedzą, że nadchodzisz. Sojusznik ubit! Sojusznik ubit! Skurczybyki wpatrzeni. Żrej gruz. Najważniejsze, że to są goście bez pancerza. Ojojoj. Nie było tu jeszcze jednego czasem?
Zmierzam na 8 piętro. Zostało jeszcze kilka. Dorwijmy tego gnoja! Wchodzę na 9 piętro. Już prawie gaz. Jestem na 9 piętrze. Rozumiem. Jak gardło ogólnie? Kurczę, boli mnie właśnie w kurze. Najgorszy ten kaszel. Kurde, zamknięte wszystko. Ktoś jeszcze? Zapraszam. Przeciwnik ukrył się. Mi się wydaje, że to 5 odcinków będzie. Wątpię, że to skończymy w godzinę. Musiałbym bez faili. Znalazłem skrót. Gaz, jeden jest nad tobą. Nie. Zachowaj czujność, widzę Claymore'y w pobliżu. Gaz, jesteś blisko dachu. Spodziewaj się silnego oporu. Siadło w łeb. Najbardziej jestem zaskoczony płynnością tutaj, naprawdę. No, polam nagrywanie, live, wszystko i działa super. Dobrze strzelasz. Przyjąłem. Idę do ciebie, gaz. Załatw wszystko, co się rusza, ale Nolana bierzemy żywcem. Potwierdzam. Widzę Nolana. Kapitanie, uwaga. Cel jest ciężko opancerzony. Przyjąłem. Strzelaj, by go obezwładnić. Bydlak nie może zginąć. Psuje pan zabawę, sir. Świetnie, 6 śmigłowców mi brakuje. Doceniam to, szefie. Przyjąłem. Przydałaby się trochę lepsza ta snajpa.
Dobra, te misje na spokojnie. Pestkować sobie, ogarniać, nie raszować, przejść to raz, a dobrze. Tutaj gościu starczą siedzi chyba będę. Ta. Kurde, chłopie tak żeś stanął, że... Skąd oni tam strzelają jeszcze? Ja pierdoczę. Ty no jak ten gościu? Ja z jednej, Price z drugiej i chłop dalej strzela. A tam jest ich dwóch. Kurde, przydałoby się coś. Jeszcze nie mam granatów. Ani jednych, ani drugich. Ty, Price tam poszedł. Wyjdź wyżej. Jakbym tam wyskoczył, to przecież na plecy bym im wszedł. Zbliżcie! Spójrz na swoje ciało. Widzę Andrieja Nolana, prawą rękę Makarowa. Załatwiony. Ogarnął. Gaz, przejmijmy go, dopóki żyje, jest niebezpieczny. Oto jest. Price ogarnął. Nie pomogę wam. Wszyscy tak mówicie. Jeb się. Wszyscy się jebcie. Suki pierdolone. Widzę stąd, że ciągle gada. Zamknij mu gębę. O. No i plus jeden. Gaz, śmigłowce wroga zbliżają się do dachu. Brawo do warty. Cel zabezpieczony. Zmierzamy do punktu ekstrakcji. Drodzy widzowie, w tym momencie zakończymy sobie odcinek trzeci. Przed nami czwarty, ale myślę, że będzie pięć. Coś tak typuję, że na pięciu skończymy. Dziękuję wam za dziś i widzimy się kolejnym razem już jutro. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Elo.